Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witajcie serdecznie w kolejnym materiale wideo na naszym kanale. Dzień już nam minął, już mamy wieczór zaraz pewnie kolejny dzień. Zależy też, kiedy to oglądacie. Ale tu piękne zjawiska na niebie się działy. W poniedziałek występowały w Polsce południowo wschodniej burze. Te burze były bardzo dobrze widoczne, szczególnie na pograniczu województwa świętokrzyskiego z Podkarpackim. Tutaj mamy natomiast zdjęcie, które zostało wykonane w. W okolicach Dębicy system raportów je podesłał, a do tego systemu raportów wstawił je NEDI. Naprawdę gratuluję zdobyczy, tym bardziej, że widać bardzo dobrze tutaj wykształcone strefy opadowe. Naprawdę bardzo ładne zdjęcie. A my przechodzimy do wiru polarnego. Prawdopodobnie to już będzie jeden z ostatnich materiałów na razie na temat wiru polarnego, bo wiru już praktycznie nie ma. Rozpadł nam się. Tu mamy anomalię. Anomalię, jest, która jest widoczna na wysokości 10 hektopaskali, czyli bardzo wysoko nad Ziemią, i generalnie wir był koloru niebieskiego, takiego bardzo ciemno-niebieskiego, wtedy było widać, że jest, no ale tu już praktycznie nie widzimy jego pozostałości, tu jeszcze gdzieś się pojawiają, ale już nad północną tą półkulą, nad Antarktydą, Arktyką, przepraszam, wiru. Nie ma zupełnie. Mamy już takie końcowe ocieplenie stratosferyczne. Mamy już wiosnę. Pod tym kątem tu już raczej nic się dziać nie będzie. Sprawdźmy na kolejnym wyliczeniu. Wiatry zachodnie już osłabły, praktycznie wygasły. Jeszcze na samym początku były trochę bardziej widoczne, właśnie w tym obszarze, którym wam pokazywałem, że ten wir został zepchnięty i zanika, a tu już praktycznie nie występują. Generalnie do 7, 8 jeszcze te wiatry zachodnie mogą być troszeczkę silniejsze na tej wysokości, ale już praktycznie ten wir został przerwany i wir zupełnie zanika. Tutaj jeszcze mamy temperaturę na wysokości 10 hektopaskali i również podobna sytuacja. A więc wiosna? No, jeśli chodzi o tę o, o, o strefę, strefę polarną, no to może i tak, tak w cudzysłowie. Natomiast jeśli chodzi u nas, mamy takie delikatne ochłodzenie, które jest też związane z tym rozpadem wiru polarnego. Oczywiście to nie, nie będzie tutaj jakichś wielkich, dużych mrozów. Natomiast widzimy na wysokości... 500 hektopaskali, w kolejnych dniach jeszcze wyżową pogodę, szczególnie tutaj nad Skandynawią, nad północną Europą, ale w kolejnych dniach z powrotem wędrówka, wędrówka układów barycznych z zachodu, a więc typowa tak typowa zwana strefówka. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, no to zobaczcie. Ameryka tu przede wszystkim idzie główna fala tego ochłodzenia, Ameryka Północna po części centralna również. Tam też jest inne ukształtowanie do tego, żeby te burze, znaczy burze, to ja mówię z tymi burzami, te temperatury sobie niskie schodziły. Natomiast w Europie przede wszystkim chłodno będzie w Skandynawii, ale zobaczcie, te. Powietrze z Oceanu Atlantyckiego, które jest dosyć ciepłe, one cały czas próbuje tutaj wedrzeć się i wdziera się aż praktycznie do granic z Rosją, trochę dalej. Nawet z zachodnia część Syberii jest z całkiem wysokimi temperaturami. Naprawdę, my pod tym kątem, pod kątem nie, temperatur, nie mamy tutaj na co narzekać. Jeszcze sprawdźmy, jak wygląda indeks NAO. Dla przypomnienia, indeks może być dodatni, zerowy, ujemny w przypadku indeksu dodatniego. Generalnie, co to jest indeks NAO? Przypomnę jeszcze raz, to jest stosunek, ogólnie opisany stosunek między niżem islandzkim, który znajduje się nad Islandią i wyżem azorskim, który znajduje się nad Azorami i różnica ciśnień między tymi wyżami. Indeks NAO dodatni jest wtedy, kiedy mamy bardzo silny i głęboki niż z bardzo niskim ciśnieniem, mamy bardzo silny wyż z bardzo wysokim ciśnieniem, więc różnica tych ciśnień między wyżem a niżem jest duża. Wtedy te burze, znaczy te burze, te, te niże wraz z frontami atmosferycznymi, są bardziej kierowane w kierunku Polski, Europy Północnej, Zachodniej, Wysp Brytyjskiej, Europy Centralnej. Natomiast wyże bardziej dominują tutaj nad Morzem Śródziemnomorskim i tutaj mamy zdecydowanie mniej opadów. Indeks ujemny jest sytuacją zgoła inną, odwrotną, kiedy wyż Azorski nam słabnie jego ciśnienie spada niż Islandzki nam słabnie jego ciśnienie rośnie różnica ciśnień między tymi dwoma ośrodkami nam spada to te niżże wraz z frontami atmosferycznymi kierują się bardziej nad Hiszpanię Francję nad Morze Śródziemne. Tutaj występują przede wszystkim opady, burze. Część tych niżów wędruje tutaj, tak po skosie do Polski, między innymi. Niże genueńskie się wtedy często tworzą, a chłodne powietrze spływa z północy w kierunku między innymi Polski. Nie zawsze tak się dzieje, ale często. I sprawdźmy, jak wygląda aktualna sytuacja związana z indeksem. Tu sobie możemy zobaczyć, jest bardzo ciekawa sytuacja odnośnie grudnia, stycznia i tutaj widzimy indeksy dodatnie, następnie ujemne no i co się teraz dzieje mieliśmy chwilowo indeks ujemny i teraz wchodzi do zerowego a ten dołek, który tutaj jest no to mamy tą blokadę wyżową w styczniu, która przynosiła nam bardzo niskie temperatury to jest właśnie to co mówiłem, blokada wyżowa ładna pogoda i bardzo niskie temperatury w tym momencie prognozy mówią, że indeks NAO Wyrówna się z zerem, z powrotem. Na tą chwilę mamy jeszcze dominację wyżów. Ta dominacja wyżów jeszcze chwilę potrwa, tutaj nad, szczególnie nad Morzem Bałtyckim, nad północną częścią Morza Bałtyckiego. Dlatego do Polski może spływać jeszcze chłodne powietrze, szczególnie w nocy, i szczególnie w Polsce północnej, i do Polski też wschodniej. Od zachodu. Te ciepłe powietrze próbować będzie się nadal wdzierać na tę Europę Zachodnią, Centralną, no i szczególnie tutaj po 10-12 marca te powietrze będzie już wędrowało z powrotem, między innymi przez Polskę. No i znów w nocy temperatury ujemne, delikatnie ujemne w dzień. 8-9 stopni Celsjusza, ale może, możecie zauważyć pewien trend, że te temperatury za bardzo nie rosną. Do tego jeszcze wrócimy. Tu zobaczcie, jak sytuacja może wyglądać w kolejnych dniach według modelu ECM, ECM, przepraszam, modelu GFS. Otóż kolejne wędrówki niżów atmosferycznych. Część tych niżów będzie wędrowała przez Morze Śródziemne, część będzie wędrowała szczególnie w tym drugim etapie po dziesiątym przez Europę Zachodnią, centralną. Tu na styku tych chłodnych mas powietrza związanych z wyżem Jasper będą tworzyły się opady deszczu ze śniegiem i śniegu więc jeszcze gdzieś lokalnie ten deszcz ze śniegiem może popadać, ale w dzień temperatury będą oczywiście powyżej zera i to już nie będzie miało za bardzo no. żadnego miejsca, sensu. No i widzimy, to będzie się szybko roztapiać. Temperatury w kolejnych dniach dla Warszawy w nocy delikatnie mogą spaść poniżej zera, w dzień około 5 do 7 stopni Celsjusza. Widzimy potem delikatne ocieplenie 10-11, o 1-2 stopnie Celsjusza i potem mocniejsze ochłodzenie, ale nie do minus 16, jak mówili niektórzy 12-13, ale do minus 4, minus 3 stopni Celsjusza. No i potem znów Delikatne ocieplenie i utrzymanie się już na tych temperaturach dodatnich. Wsuwałki to oczywiście temperatury inne, temperatury niższe. Cały czas w nocy może być minus 1 do minus 3 stopni Celsjusza, w kolejnych dniach w dzień, natomiast do 4 bądź 5 stopni Celsjusza. Wynika to z tego, że tam te cieplejsze masy powietrza raczej docierać jeszcze nie będą, więc tam tu będzie po prostu taka stabilna, chłodna pogoda zupełnie inaczej będzie. We Wrocławiu, bo po tym ochłodzeniu, które będziemy mieli teraz, czyli w nocy temperatury do 0 stopni Celsjusza w dzień do 5, 6, 7, nastąpi ocieplenie i temperatury wzrosną znów do 12, 13 stopni Celsjusza w dzień w nocy będą spadać do 9, 8, no i potem będziemy mieli delikatne ochłodzenie, ale temperatury powyżej zera. Sprawdźmy natomiast, co się dzieje nad Europą, co się działo we wtorek nad Europą, no i we wtorek. Mieliśmy przede wszystkim niż Dorty, który nad Polską tutaj sobie wiruje cały czas i przynosi całkowite zachmurzenie. Bardzo dobrze rozwinięty niż ze strefą burzową zbliża się do Europy Zachodniej. Generalnie w wielu miejscach mamy zachmurzenie duże do całkowitego. Tu jeszcze raz niż Dorty. Zobaczcie, jak on sobie pięknie wirował we wtorek nad Polską, szczególnie tutaj nad południowym wschodem i wschodem. Będzie występowała bądź występowała konwekcja związana z wycinką. Ciepłego z wycinkiem, ciepłym wycinkiem, związanym z zaciąganiem tej masy powietrza z nadpołudnia Europy. To tylko tu jedynie południowy wschód w tej cieplejszej masie powietrza oddzielony będzie frontem ciepłym z jednej strony, frontem chłodnym z drugiej strony. No i opady deszczu, które mogą występować, szczególnie na południu, południowym wschodzie, następnie północy i w wielu miejscach generalnie może dzisiaj mogło po prostu popadać i te opady również pochodzenia konwekcyjnego mogły występować w nocy, a przede wszystkim w środę nad Polską już zacznie dominować wyż Jasper. On powolutku, ale jednak schodzi coraz niżej nad Morze Bałtyckie, no i my dostaniemy się pod jego wpływ. To będzie powodowało, że zacznie wzrastać ciśnienie, szczególnie w Polsce Północnej i Centralnej, lokalnie do 1025-1028 hektopaskali. W Polsce Południowej będzie nadal najniższe 1015-1018, następnie 1020 hektopaskali. Niżej nam się oczywiście Odsunął Charlotte już daleko nad Morzem Czarnym, pozostałe niże będą kłębiły się nad Atlantykiem, u nas zaczyna dominować wyż. wyż, Jasper, którego centrum będzie nad Norwegią, 1035 hektopaskali i on będzie powodował niestety delikatne ochłodzenie. To ochłodzenie będzie widoczne szczególnie nocami, kiedy temperatury będą mogły spadać poniżej zera, nad Morzem Śródziemnym będzie nadal wędrówka, delikatna wędrówka ciepłych mas powietrza, ale już bardziej teraz na Bałkany skierowana, a chłodne powietrze z wyżu tutaj też pchane, odpychane wyżem Jasper będzie wpływało do Europy Centralnej, między innymi do Polski, gdzie te temperatury będą nam spadać. Tu mamy również jeszcze napływ ciepłego powietrza nad Portugalię przede wszystkim, no ale widzimy w wielu miejscach Europy, że w nocy te temperatury będą spadały delikatnie poniżej zera. w Noc z wtorku na środę i jeszcze z opadami, szczególnie w tym pasie frontu. W którym występowała konwekcja. Do rana te opady powinny jeszcze występować, ale też powoli zanikać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże do całkowitego, ale na północnym wschodzie zacznie się coraz bardziej rozpogadać. Rozpogadzać. Tam też zacznie się robić chłodno. Ta ciepła masa powietrza, która jeszcze została wtłoczona do Polski Wschodniej, będzie już wychładzana. Będzie już zanikała i w godzinach porannych na północnym wschodzie temperatury poniżej zera. Minus 2 do minus 1 stopnia Celsjusza. W wielu miejscach Polski od 2 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju słaby. Od 10 do 20 km na godzinę. No i mamy środę. W środę. Mamy już dosyć mocny wpływ chłodnej masy powietrza. Ta chłodna masa powietrza będzie też bardziej sucha. To spowoduje, że w wielu miejscach Polski północno-wschodniej, następnie też południowo-wschodniej, pojawią się duże ilości przyjaśnień i słońca. Opady zostaną skierowane bardziej na południowy zachód. Zachód lokalnie na południu województwa podkarpackiego mogą padać opady deszczu ze śniegiem. No i chłodniej od 1 do 3 stopni Celsjusza w wielu miejscach Polski wschodniej i zachodniej, ale w centrum jeszcze będzie to troszkę cieplejsza masa powietrza. Tutaj od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju słaby. Troszeczkę mocniej powieje na wschodzie do 30-35 km na godzinę. No i, i ostrzeżenie jest od IMGW na noc przede wszystkim przed przymrozkami, które mogą występować w całym kraju i na to musicie zwrócić, moi drodzy, uwagę. Dziękuję Wam wszyscy za to, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor MonitorBus i do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie.